Nazywam się Lucja Migdalewicz, prowadzę działalność gospodarczą o charakterze remontowym, a dokładniej remonty wykończenia wnętrz. Zajmuję się tym od jakichś 8 lat, lubię to co robię i przede wszystkim lubię wyzwania. Wykończeniówka pełna. W większości są to łazienki, glazura, suche zabudowy, a ogółem wszystko, tak, łącznie z instalacjami. W mojej pracy jest tak naprawdę kilka narzędzi, które z przyjemnością użytkuję i też mogę praktycznie w wielu momentach je zastosować. Są to wkrętarki, zakrętarki udarowe, szlifierka kątowa, odkurzacz, no bo wiadomo, trzeba to wszystko posprzątać. Jeżeli chodzi o moją przygodę z narzędziami akumulatorowymi, pierwszą taką rzeczą to była wkrętarka 14-4, akurat z Makity, którą dostałem w prezencie. No i tak jakoś po prostu ten kolor mi się spodobał, tak to zostało i od samego początku prowadzenia swojej działalności pracuję na narzędziach akumulatorowych, ale na tym etapie nie jestem w stanie powrócić do sprzętów sieciowych. Po prostu jest wygoda, jest swoboda działania. Narzędzia akumulatorowe Makita dają przede wszystkim swobodę. Swobodę, jaką jest kompatybilność tych akumulatorów. W narzędziach, które używam do codziennej pracy zarobkowej, razem z narzędziami, których mogę używać koło domu, takim jak nożyce do żywopłotu czy podkaszarka, zabieram akumulatory w pracy, do domu, przepinam, także pełna kompatybilność. Osobiście pracując na co dzień narzędziami akumulatorowymi nie zauważam totalnie różnicy w jakości tej pracy, jeżeli chodzi o zasilanie akumulatorowe, a zasilanie sieciowe. Naprawdę nie odbiegają one od urządzeń sieciowych. Mam na swoim wyposażeniu kilka narzędzi z serii XGT i z pewnością będę tą serię powiększał. Jedynym dla mnie rozsądnym sposobem wyboru danych narzędzi jest po prostu możliwość skorzystania z przyjazdu doradcy technicznego Makita, który dysponuje na swoim samochodzie naprawdę szerokim sprzętem i mogę sobie z tego wybrać, mogę wypróbować. Także to jest naprawdę rewelacyjne.